Region, w którym czujność trzeba zachować na każdym kroku. Ludzie nie dość, że dziwnie tu mówią, to jeszcze niektórzy z nich mogą być niebezpieczni. Tak przynajmniej Śląsk widzi poseł Prawa i Sprawiedliwości Waldemar Andzel, który poprosił ministra obrony narodowej o możliwie jak najszybsze rozmieszczenie w województwie śląskim wojsk obrony terytorialnej. Jest przygotowany plan, będą wyszkoleni żołnierze, którzy będą szkoleni przez określoną ilość dni w roku. Na wyposażeniu Wojsk Obrony Terytorialnej znaleźć mają się m.in. karabinki Beryl, moździerze i granatniki. W pierwszej kolejności oddziały miałyby się pojawić na wschodzie Polski, ale zdaniem posła Andzela również na Śląsku zagrożeń jest wiele. Trzeba także umocnić polskość na tym terenie, na występowanie na Śląsku i opcji proniemieckiej, bardzo silnie działającej Ruchu Autonomii Śląska, która współrządzi z Platformą Obywatelską w województwie Śląsk.